naukę o nawróceniu, to pierwsze zaskoczenie dla mnie było takie, że ogromna większość tych miejsc, w których ojciec Pio mówi o nawróceniu, to nie jest, owszem, są pojedyncze sytuacje, gdzie mówi właśnie o tym, zachęca do modlitwy za intencje nawrócenia grzeszników, czy jakby rozmawia, koresponduje z jednym z tą duchową córką o jej modlitwie, o nawrócenie kogoś z jej rodziny, ale to są wyjątkowe